Hej, temat pewności siebie, tylko ujęty troszkę inaczej. Jeśli masz w tym momencie problem z tym, żeby czuć się pewny siebie, z czego to wynika? Może to jest pierwszy element, nad którym warto popracować, czyli jest to kwestia szacunku i miłości do siebie samego. Bo jeśli coś w twoim ciele ci się nie podoba, to jak spotykasz innych ludzi, to gdzieś tam w głowie krąży myśl, coś jest ze mną nie tak. Nie masz szacunku do siebie, więc jeśli ty nie masz szacunku do siebie, to ludzie, którzy widzą ciebie, po prostu odczuwają to i czują, że coś jest, czegoś ci brakuje. I to powoduje właśnie, to jest pierwsza sprawa, która powoduje twój brak pewności siebie. Więc co zrobić, żeby pokochać tak naprawdę siebie? Okej. Jeśli chodzi o fizyczność, to tak naprawdę w dzisiejszych czasach z dostępną wiedzą, z dostępną suplementacją jesteś w stanie zrobić absolutnie wszystko. Jak chcesz, możesz wyglądać jak supermodelka, jak chcesz, możesz wyglądać jak supermodel. To wszystko jest kwestia tylko i wyłącznie twoich chęci, to jest tylko i wyłącznie kwestia twojego dlaczego. Oczywiście ogranicza cię genetyka, ale nie aż tak, jakby ci się wydawało. I możesz wypisać w komentarzach tysiące wymówek, dlaczego nie chcesz super wyglądać. Ja nie mówię o tym, żebyś super wyglądał. Ja mówię, żebyś wyglądał tak, żebyś czuł się pewny siebie, żebyś miał szacunek do siebie samego, żebyś patrząc, stając nago przed lustrem, mógł sobie pomyśleć, podobam się sobie, kocham siebie, kocham swoje ciało. Więc zaczynamy od tego. Kolejna sprawa jest związana tak naprawdę z wiedzą, jaką masz. Gdybyś był osobą, która jest bez żadnego wykształcenia, bez żadnej edukacji, bez żadnej wiedzy na temat świata i wchodzisz między ludzi, którzy mają tą wiedzę, mają tę edukację, to twoja pewność siebie legnie w tym momencie w guzach, bo uświadamiasz sobie, że po prostu nie jesteś czegoś wart, że czegoś ci brakuje. Więc zdobywanie wiedzy nie jest po to, żeby mieć jakiś tam tytuł profesora, magistra, jest po to, żebyś czuł się zaspokojony jako człowiek, że masz wiedzę a propos tego, gdzie ty żyjesz, jak ten świat funkcjonuje, żebyś spotykając się z rozmaitymi ludźmi, był w stanie porozmawiać z nimi o tym, jak wygląda ten świat, o czym, do czego ty dążysz, o sprawach, które dotyczą ciebie, które dotyczą innych. Więc potrzebujesz do tego wiedzy. I to nie musi być wiedza, którą wyuczysz sobie w szkole, nie musi to być taka wiedza podstawowa, nie musi to być też wiedza profesorska, ale musi to być twoje zainteresowanie w poszukiwaniu tej wiedzy. I widzisz, jest tutaj kolejna sprawa, trzecia, związana z budowaniem twojej pewności siebie. To jest kwestia tego, żebyś non-stop podejmował jakieś starania, żebyś podejmował jakieś wyzwania, żebyś starał się być lepszy. Dlaczego? I tutaj widzisz od razu odpowiedź dla tych, którzy mnie czasami pytają w komentarzach: Jacek, po co ty to wszystko robisz? Po co ty robisz tego YouTube'a, skoro jesteś wolny finansowo? Po co ci te firmy? Po co ci to wszystko? Więc widzisz, ja to robię po to, żeby czuć się właśnie spełniony jako człowiek. Bo jeśli ja bym leżał na plaży i nic nie robił, ja bym po prostu gnuśniał. Ja bym wiedział, że jakaś moja cząstka umarła. Jeśli ja nie mam celów, jeśli ja nie mam wyzwań, jeśli ja po prostu żyję z dnia na dzień, to kończy się życie, jak dla mnie. A na pewno kończy się moja pewność siebie, bo coś mi brakuje. Więc to, że ja czytam książki, to, że ja chodzę na rozmaite szkolenia, to, że robię dla ciebie te filmy, to, że czytam książki, poznaję ludzi, zwiedzam świat, to jest po to, żebym ja czuł, że rosnę jako człowiek, że się rozwijam. Więc pomyśl, jakie wyzwania, jakie cele możesz podjąć, co możesz takiego zacząć robić, żebyś właśnie czuł się lepiej z tym, że podejmujesz jakieś wyzwanie i je realizujesz. Ponieważ w tym momencie jestem na Gibraltarze. Kiedyś widziałem to tylko gdzieś tam na mapie, jako punkt, myślałem sobie, fajnie byłoby pojechać, ale do tej pory tu nie dotarłem. Niemniej miałem zapisany cel, żeby to zrealizować, zrealizowałem to. Rozmawiałem wczoraj akurat z moim znajomym, który mając 20 kilka lat wypisał sobie listę celów. Kiedyś ci mówiłem o tym, żeby sobie wypisać taką listę 120 celów, które chcesz w życiu zrealizować, żeby mieć właśnie koło napędowe. I on opowiada o tym, że miał na przykład taki cel, żeby kupić sobie motor. I kupił go sobie teraz. Kupił go sobie teraz, bo to nie tylko chodzi o to, że go na to stać, ale ma czas i popatrzył na swoją listę celów, że kiedyś pragnął, żeby to zrobić. Mam znajomego, który chciał zacząć latać samolotem. Minęło ileś tam lat życia, kiedy robił inne rzeczy i też przypomniał sobie o tym, żeby to zrobić. Zaczął latać samolotem, zrobił sobie na to licencję.
kiedyś robiłem wywiad z Zesławkiem Muturi i on opowiadał, jak miał kiedyś miał wypisaną listę zawodów, które by chciał wykonywać w życiu i opowiadał mi na przykład, jak został tramwajarzem, w sensie prowadził tramwaj, bo miał kiedyś takie marzenie, żeby pracować jako tramwajarz. Wtedy jak ja z nim się spotkałem, jak był ten wywiad, opowiadał, że pracuje w tym momencie w kwiaciarni, to było już parę lat temu, pracuje w kwiaciarni, bo jego marzeniem kiedyś było też to, żeby po prostu zobaczyć, jak to jest. Więc to są właśnie rzeczy, które budują twoją pewność siebie. To, jak cię kiedyś zachęcałem do tego, żeby przebiec maraton, żeby robić sobie właśnie tego typu wyzwania fizyczne, to właśnie temu służy. Robisz coś, co w tym momencie dla ciebie jest niemożliwe. Jak ty to zrobisz, to popatrzysz na to miejsce, kiedy do tej pory to było dla ciebie niemożliwe, ty to zrobiłeś. I w twojej głowie wszystko się zmienia. Twoja pewność siebie leci do nieba. I teraz każde kolejne wyzwanie, każda kolejna sytuacja w twoim życiu staje się taka, bo znowu masz kolejną rzecz, która jest dla ciebie niemożliwa, ale robisz krok po kroku, być może widzisz pod sobą przepaść, popatrz, jak pode mną jest przepaść pewnie na 200 metrów, widzisz przepaść, ale wiesz, że jak będziesz robić to krok po kroku, dojdziesz do, zrobisz to, bo wcześniej ci się zdarzało robić rzeczy, które były niemożliwe. I dlatego właśnie ponownie temat przebiegnięcia maratonu. Ja się na mój zapisywałem, o ile pamiętam, w połowie sierpnia, więc maraton w Atenach jest pod koniec listopada. Będziesz mieć teraz więcej czasu jak ja na przygotowanie, bo więcej jak 2,5 miesiąca. Będziesz mieć prawie pół roku, jak zrobisz to teraz. Tylko, o ile naprawdę ci zależy na tym, żeby rosnąć jako człowiek, żeby robić rzeczy, które były do tej pory dla ciebie niemożliwe. Jeśli codziennie w swoim życiu robisz tylko to, na czym się znasz, co umiesz, nie wykraczasz ani krok poza granicę tego, co już poznałeś, to mój drogi, nie będziesz rosnąć, nie będziesz się rozwijać. Nie będzie rosła twoja pewność siebie, bo nie ma do tego podstaw. Więc powtarzam, zacznij od miłości do siebie samego. Musisz kochać siebie. Przede wszystkim musisz kochać siebie, musisz kochać swoje ciało, musisz kochać swój umysł, swojego ducha. Potem jest to kwestia zdobywania wiedzy, a potem jest to kwestia robienia tego, może nie tyle kwestia robienia tego, co jest niemożliwe w tym momencie dla ciebie do zrobienia, ale robienie sobie wyzwań, wychodzenie ponad to, co w tym momencie jest dla ciebie możliwe. To mogą być nawet tak proste rzeczy, jak zrób sobie teraz 100 przysiadów. Być może nigdy w życiu nie zrobiłeś do tej pory 100 przysiadów, zrób sobie 100 przysiadów. Jeśli zrobiłeś 100, słuchaj, zrób 200 i zobaczysz, jak umysł cię oszukuje, bo zrobisz 100 i pomyślisz sobie, nie no, już więcej nie dam rady. Ale widzisz, twój umysł cię blokuje, bo wydaje ci się, że coś jest dla ciebie niemożliwe. Ale jak mu powiesz, mam zrobić 200 przysiadów, okej, jutro się nie ruszysz, ale to nie ma znaczenia. Ty zrób to teraz po to właśnie, żeby pokazać swojemu umysłowi, że ty jesteś ponad niego. Bo twój umysł jest po to, żeby słuchał ciebie, a nie żebyś ty słuchał swojego umysłu, który ci podpowiada, co jest dla ciebie, a co nie. Przemyśl to sobie, przekalkuluj, możesz nawet dać lajka pod tym filmem, możesz nawet zasubskrybować ten film, jeśli chcesz więcej tego typu wiedzy, a potem popatrz jeszcze, jak tu jest pięknie i do usłyszenia.